dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w Kulturalnym Bloku Lokalnym, temat którego jeszcze nie było, będziemy łączyć słowo pisane z muzyką, z teatrem, a wszystko za sprawą moich gości, Aubena Grabowska, nie pierwszy raz zresztą na naszych fotelach w Kulturalnym Bloku Lokalnym, pisarka, autorka m.in. Stulecia Winnych, uczniów Hipokratesa, mieszkanka powiatu pruszkowskiego, a dokładnie Brwinowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Daniel Wyszogrodzki, w zasadzie to mogłabym długo i długo mówić, tłumacz, pisarz, dziennikarz muzyczny, wykładowca Akademii Teatralnej, redaktor Radia 357. Witam serdecznie w Pruszkowie. Bardzo mi miło, witam państwa. I powiedzmy może na początek, zanim przejdziemy do meritum i do tego, dlaczego tutaj państwo jesteście wspólnie. Jak się poznaliście, jak te ścieżki zawodowe się u was połączyły? Poznaliśmy się w Teatrze Muzycznym Roma przy okazji musicalu Lemi, mojego prywatnie ulubionego musicalu wszechczasów. Mianowicie mój syn mały wtedy, bardzo zafascynowany tymże musicalem, chciał być Gawroszem. Nie udało mu się wprawdzie roli dostać, ale myśmy się z Danielem poznali. Bardzo długo współpracowaliśmy w taki sposób, wspierając się, aż przyszedł czas na wspólny projekt. Ja może wrócę do tego Teatru Roma jeszcze, bo tam się działy ciekawe rzeczy wokół tego Gawrosza. Julian, bo tak ma syn Aubeny na imię, bardzo sobie ładnie radził z tą rolą, tak naprawdę. Natomiast poznał tam ludzi, których znał z mediów, z telewizji. I między innymi mój kolega z kolei, Łukasz Zagrobelny, był wtedy Angel Ha, grał jedną z głównych ról w spektaklu. I ja pamiętam, jak w takim otoczeniu dymów jakiś na scenie robiłem zdjęcia Julianowi, Łukaszowi i on potem te zdjęcia sobie gdzieś tam trzymał. Tak, do tej pory mamy je oprawione, bo no Julian był wielkim fanem, tak jak i również Janusza Krucińskiego, który tutaj występuje. A ja tylko dodam, musical, że wtedy, kiedy to Les Misérables było grane w Teatrze Muzycznym Roma, ja byłem tam kierownikiem literackim, to był mój przekład. I tak się właśnie o to poznaliśmy. Notabene Aubena przychodziła tam z rodziną wielokrotnie na ten spektakl, prawda? I na ten, i na wszystkie. Czyli z perspektywy widowni w zasadzie tak, się państwo tak, poznaliście, tak? Tak. Pora jeziora, to właśnie ten musical, pognał pani ścieżki zawodowe na Mazury za sprawą libretto i wyjaśnijmy, co to jest za forma, no i jak to się stało, że taką propozycję pani otrzymała. Ja właściwie trafiłam na Mazury za sprawą Stulecia Winnych, dlatego że propozycję napisania libretta, czyli opowieści, którą później pokazujemy na scenie, przedstawił mi dyrektor Filharmonii Olsztyńskiej, za sprawą właśnie tego, że jego żona i on byli moimi czytelnikami. I określili, że tak dużo magii, która jest wymagana w tego typu spektaklach, która jest potrzebna, no to może ja bym się z tą magią zmierzyła. I ja się bardzo ucieszyłam, ale nie wyobrażałam sobie, żeby kto inny niż Daniel Wyszogrodzki, wybitny tekściarz, napisał piosenki do tego spektaklu i też pomógł mi przy librecie. Tak naprawdę, to została wersja oficjalna, teraz powiem jak było. Środek pandemii, leży sobie na leżaczku, słońce świeci, telefon. Aubena mówi, że miała dziwną propozycję. Właśnie dzwonił pan z Olsztyna, czy by nie napisała coś opartego na folklorze warmińsko-mazurskim. To było bardzo istotne. No i słowo do słowa powiedziała, jakbyś ty napisał piosenki, to może ja bym napisała to libretto. No i tak się zagłębiła w temat, a ponieważ ma umysł naukowca i zawsze robi bardzo szeroki research, to już po chwili była specjalistką od folkloru warmińsko-mazurskiego. Ułożyła bardzo fajną historię o miłości, o magii, o przyjaźni. I to się świetnie nadawało do teatru muzycznego, z zastrzeżeniem, że zleceniodawcą nie był teatr muzyczny, tylko Filharmonia. A co się z tym wiąże? Tam nie ma kulis, tam nie ma kurtyny, tam nie ma żadnego wyposażenia sceny, ale rzeczony dyrektor, notabene znana postać profesor Piotr Słukowski, okazał się bardzo takim prężnym producentem. Na przykład usunął kilka pierwszych rzędów z widowni i przeniósł tam całą orkiestrę. I powiedział, proszę bardzo, macie scenę, scena jest wasza. Ponieważ, jak wspomniałem, był to środek pandemii, więc stosunkowo łatwo było nam zgromadzić najlepszą możliwą obsadę, bo wtedy aktorzy nie byli zajęci bardzo, a niektórzy w ogóle,
Reżyserem był Jerzy Połoński, sam to z wykształcenia aktor i aktor teatru lalkowego i świetnie to ładnie ogarnął. No nie było tam wielkich możliwości scenograficznych, ale scenografia była skrótowa, symboliczna i świetnie się sprawdziła. No i postawiliśmy generalnie na walory tej opowieści, czyli na właśnie na romans, na jakieś emocje wielkie i to się wszystko sprawdziło. Teatr muzyczny musi nieść emocje. Ale też udało się wciągnąć do współpracy nie tylko filharmonię, w sensie orkiestrę i naszych solistów, ale też zespół pieśni i tańca Kortowo, bo są elementy ludowe, przepięknie zresztą. I to jest zespół stamtąd, prawda? Tak, to jest zespół stamtąd. Chór żeński i męski, zespół tańca Pryzmat. Pryzmatki były rusełkami. Przepięknymi, pięknie tańczącymi. I to wszystko, oczywiście na bazie tej opowieści mogliśmy to pięknie przekazać. Tam była przekazać. Też taka myśl przewodnia, żeby to byli artyści z regionu. I na przykład muzykę napisał Tomek Szymuś, który pochodzi z... Z Bartoszyc. Z Bartoszyc, czyli pod Olsztynem miejscowość. Notabene wykłada w Akademii w Olsztynie. My byliśmy zaproszeni jakby ludźmi z zewnątrz. Była tam choreografem, była Iwona Pawlowicz, tak, która jest z Olsztyna. Potem się okazało, że Jurek Połoński, którego ja zaprosiłem do współpracy, czyli reżyser nasz, jego żona, ma żonę, która jest w Olsztynie. Teraz się okazuje, że jest zupełnie. Tak. Notabene jego żona zagrała tutaj nam Wodzirejkę, bo też jest tak. Aktorką i śpiewaczką. No więc to się tak wszystko fajnie pozamykało. No my byliśmy z doskoku. No i pisaliśmy to w ten sposób, że właściwie najpierw powstało libretto i dopiero jak już było takie naprawdę dopieszczone, wiedzieliśmy, o co chodzi i kto. To jest bardzo ważne, żeby taki spektakl przygotowywać właśnie we właściwej kolejności. No musi być ten materiał wyjściowy, to tworzywo. I libretto się okazało, mogę zdradzić tajemnicę kolejną? Możesz zdradzić, tak. Zapytałem Małbenę po czasie, kiedy już znaliśmy już to przedstawienie, na ile odtworzyła te lokalne legendy warmińsko-mazurskie. No to się przyznaj teraz. No to ja się przyznaję, że one się nie nadawały, bo są tak strasznie smutne. I wszystkie ja się bardzo czytałam. Źle kończą. Okrutne. Strasznie przygnębiające. I więc ja wszystkie je zmieniłam, ale nie tylko dlatego, żeby mnie było wygodnie, ale ja naprawdę uważam, bo nasz musical opowiada o miłości, o tym, kto na tę miłość zasługuje, kto może ją wyprosić, wybłagać. Że czasami jest to związane z bardzo wielkim rozdarciem i takim pójściem na skróty. I zależało nam też, żeby pokazać, że czyste intencje zawsze znajdują tę nagrodę, zawsze są nagradzane, że człowiekowi o czystym sercu, jak mówi król Sielaf, nic nie grozi, może przejść przez bagno i nie zaatakuje go ognik bagienny. Także bardzo nam zależało na pokazaniu tego morału i ja właśnie pozwoliłam sobie na to konto zmienić. Już jak słyszeliśmy, jest tam wiele postaci z lokalnego folkloru. Król Sielaf, Ogniki Bagienne, Morena, Kłobuk i tak dalej. Natomiast kiedy ja zapytałem po prostu o Benedę, czy naprawdę te legendy były takie no, nie nadające się do teatru muzycznego, ona powiedziała, wiesz co, tam większość tych bohaterów, to oni się utopili i ich węgorze zjadły. Umierają, tak. Są przywiązywani do mostu. No. To, że bohater ginie, to jakby o tragedii antycznej już wiemy, że to się może w teatrze wydarzyć. Natomiast z tymi węgorzami to już było takie sobie. No. Ale bez wątpienia piękne jest to, że przedstawione, że są po prostu nawiązania do tych legend, które tamte rejony po prostu tworzą. Panie Danielu, czy dla Pana jako osoby doświadczonej to było kolejne takie zadanie zawodowe, czy wyzwanie, ta Pora Jeziora? Nie, to było wyzwanie, to była wielka przyjemność, ponieważ ja tak naprawdę jestem przede wszystkim tłumaczem. Czyli operuję tym materiałem, który przychodzi do nas z Broadwayu, z West Endu i jakby to jest moja taka codzienna praca. Wcześniej pisałem, notabene z Andrzejem Korzyńskim, już nieżyjącym, musical Akademia Pana Kleksa w Teatrze Muzycznym Roma. Pisałem piosenki dla różnych wykonawców, ale... I zrobił to tak dobrze, przepraszam, że się wtrącę, że ludzie myśleli, że tam tylko Brzechwa... No i to odbieram jako komplement, tak. Tak, tam było większość, była absolutna większość, były nowe oryginalne teksty, które napisałem tego musicalu. Natomiast to było bardzo ciekawe, dlatego że dla mnie było to też coś zupełnie nowego, ale jako wykładowca Akademii, jako też osoba, która się spotyka z publicznością, z zainteresowaną musicalem, od lat mówię, że drogą naszą do musicalu jest własny repertuar. Dlatego, że to my się uczymy musicalu i to już nie są pierwsze kroki, nam to bardzo dobrze wychodzi. Ja mam porównanie. Ja jeszcze pracowałem przy musicalu Mamma Mia w Teatrze Muzycznym Roma. Ja widziałem Mamma Mia na Broadwayu, w Londynie, w Danii, w Szwecji, w Finlandii. Nasza była najlepsza. I nie mówię tego dlatego, że to nasza, tylko że naprawdę
To nie dlatego, że my jesteśmy lepsi, tylko że czasami się można pewne rzeczy nie powiedzieć, coś inaczej rozwiązać. Ale my się tego musicalu uczymy bardzo skutecznie, to już nie są pierwsze kroki. I my musimy odtwarzać te tytuły i przyzwyczajać polską publiczność, która już w tej chwili doskonale zna Upiora w Operze, to już tam około miliona widzów jest przecież, czy Koty, które mają kolejną premierę w Polsce w tej chwili, miały w tym roku minionym. Natomiast jeżeli chcemy mieć własny teatr muzyczny, to od czasów Metra tak naprawdę niewiele się wydarzyło dobrego. I tędy droga. Musimy pisać sami swoje rzeczy. A ta ludowość, ten folklor, który no bez wątpienia tutaj w tej porze jeziora występuje, to nie utrudniało to tego muzycznego zadania, tego pisania tekstów? Tekstów raczej nie. Ja pisałem, większość tych tekstów powstała przed muzyką. Ja starałem się antycypować pracę kompozytora, czyli tak tworzyłem te teksty, żeby ta forma była zróżnicowana. No bo to tam najgorsze, słychać taką nowoczesność w tych brzmieniach melodyjnych. To w ogóle jest takie dosyć eklektyczne. Tam są jakieś pogańskie historie i przecież tam jest też wiele nawiązań do tradycji chrześcijańskiej, katolickiej. Przecież to się dzieje w noc wigilijną, się zaczyna wszystko. A potem mamy Kłobuka i Morenę, więc to jest takie wszystko splata. Mamy ekonoma, który wyrzuca z pracy biednych drwali i tak dalej. Więc tam się wszystko miesza. Ja pisałem te teksty z myślą o tym, żeby one były inspirujące dla kompozytora i to się udało. Ale mogę powiedzieć teraz naprawdę jedną rzecz, że poziom tej muzyki i to, jak ona wybrzmiała tam na miejscu, mnie po prostu całkowicie zaskoczył. Bo Państwo pewnie nie wiedzą, jak się pracuje z kompozytorem współcześnie. No to jest tak, że Tomek mieszka gdzie indziej, a gdzie indziej ja piszę tekst, on coś tam wysyła mi jakiś plik komputerowy i to jest takie tam pompa, prawda? Jak trzeba sobie zaśpiewać do tego. Jak potem wybrzmiało to na tą orkiestrę symfoniczną, przecież byliśmy w Filharmonii. To był ogromny atut tego przedstawienia. Wspaniała Wielka Orkiestra Symfoniczna, plus chór, plus soliści. Zresztą przepiękna muzyka, bardzo wspaniała jest ta muzyka przez Tomka, bardzo różnorodna. To jest coś, co ja też często powtarzam, że musical jest specyficzną formą, ma specyficzne wymagania. Może być znakomity kompozytor, ale nie być w stanie napisać dobrego musicalu. Tam są pewne wymagania związane właśnie z melodyjnością, z emocjami, z frazą, która powinna być taka płynąca, z pisaniem motywicznym. Tak jak w teatrze muzycznym, już operowym nawet to się zaczęło, że pewne motywy obrazują, czy to charakter postaci, czy jakieś emocje i tak dalej. I Tomek to zrobił fantastycznie. Notabene, myśmy się z Tomkiem wcześniej nigdy nie spotkali, a on jeszcze grał w Romie na klawiszach, jak ja już współpracowałem z Romą. Tylko jakoś nasze drogi się wtedy nie przecięły. No. Także my o nim nic nie wiedzieliśmy, on nas też tak. Ale tak pięknie się porozumieliśmy i to była rzeczywiście fantastyczna współpraca. I też współpraca w trudnym czasie, bo tworzone tak. To wszystko było jeszcze w tej takiej ostrej pandemii, prawda? Tak, i potem ta premiera oryginalna to była właściwie internetowa. Później, tak, w grudniu 2019 roku już, tak. Zagraliśmy tylko na potrzeby w grudniu 20. Tak, w grudniu 21 chyba było na żywo. Była ta prawda? Na żywo premiera piękna w grudniu wtedy. Prawda. Pamiętam, to były takie emocje. Ja wtedy pierwszy raz widziałam i słyszałam. I właściwie na widowni było tylko kilka osób, realizatorów właściwie. Pusta sala. I tak mi szkoda strasznie było, że takie przepiękne przedstawienie. Ale to też szkoda aktorów, bo jednak takie przedstawienie zawsze jest wymianą między artystą i publicznością. I ta energia, to się czuje. Były takie nawet sceny, były takie w musicalach, których ja współpracowałem w Romie, były sceny, na które my specjalnie wchodziliśmy nawet na kilka minut, żeby poczuć tą magię, tą chemię, która się tam dzieje. A tutaj wielka pusta sala i nikogo. I to musiało być bardzo przykre właśnie dla aktorów też, ale to zostało nagrane, pokazane, bo takie były też wymogi tej produkcji. A potem minął rok. I byliśmy na uroczystej premierze. I ludzie zachwyceni. Standing ovation. I graliśmy wielokrotnie. Wielokrotnie. Potem to w lecie wróciło. Potem to wróciło w lecie, a teraz mieliśmy przyjemność zostać zaproszeni do Krakowa. Do Krakowa. I tam w Operze Krakowskiej odbyło się taki prezent od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przed świętami. 21-22 grudnia. Bo to jest właściwie warmińska opowieść. Wigilijna. I żeśmy Kraków rzucili na kolana, a właściwie mogę powiedzieć, że odwrotnie, bo oni wszyscy wstali i krzyczeli i bili brawo, także było to niesamowicie wzruszające, jak i inne regiony też mogą zobaczyć. A właśnie, a propos wzruszeń, pamiętam taką sytuację anegdotyczną z mojej
mojego pierwszego pobytu w Olsztynie, kiedy już właśnie była pełna publiczność i była przerwa. I ja udałem się do toalety i dyskretnie wytarłem łezkę po zakończeniu pierwszego aktu, a koło mnie taki też jakiś stał mężczyzna, plus minus w moim wieku, i robił dokładnie to samo i zrobił taką głupią minę i tak rozłożył ręce. Ja mówię, proszę pana, ja to napisałem, płaczę. Więc to rzeczywiście jest, bo nabiera się dystansu do tego. To już wtedy się nie słucha, ojej, to mój tekst. Nie, to się przeżywa razem z tymi aktorami i te wzruszenia były bardzo silne. No właśnie, skoro mowa o emocjach, czy ta satysfakcja, ten poziom satysfakcji, który pani czuła oglądając tą sztukę, to był poziom satysfakcji z ekranizacji Stulecia Windy? Powiedziałabym, że tak. Wprawdzie to są inne może przedsięwzięcia, ale emocje są te same, bo zarówno Stulecie Windy było znakomicie zekranizowane, jak i Bora Jeziora była znakomicie zrealizowana. I to nie tylko się podobało mnie, ale też i szerokiej widowni. Odbierałam mnóstwo pozytywnych sygnałów i od ludzi, którzy nie czytali książki, a oglądali serial, i od tych, którzy później sięgnęli po książkę. Od rzeszy widzów, która czekała na kolejne sezony. I teraz też mieliśmy okazję odbierać zachwyty, refleksje, gratulacje od ludzi stamtąd, ale też i od ludzi z zewnątrz. Okazało się, że przedstawienie też widziała masa przypadkowych osób, która była na wakacjach na Mazurach i też im się udało w ramach atrakcji wakacyjnej też zobaczyć przedstawienie, bo graliśmy to latem. I też byli zachwyceni. Też wystąpili soliści na koncercie w Ostródzie. Tam były tylko piosenki śpiewane i to też wywołało zachwyt publiczności. I ta publiczność napłynęła już na same spektakle. No i właśnie ten Kraków. Muszę powiedzieć, że kiedy ja piszę jakiś tekst, zawsze mam nadzieję, że on zostanie dobrze zinterpretowany, bo ja też nigdy nie sprawuję takiej kontroli nad tym, co napisałam. Zawsze oddaję to dzieło reżyserowi, producentowi, kompozytorowi, autorowi tekstów, piosenek i nie wtrącam się. Tym większa jest satysfakcja, kiedy oni robią coś tak pięknego, a ja się mogę wzruszać i też sobie myśleć, że ja to napisałam. A macie państwo swoje ulubione fragmenty, utwory z Bory Jeziora? Takie osobiste? Ja tak. Mam moją ulubioną piosenką, jest po tej stronie gwiazd. A to jest ten duet liryczny. To jest tak. Ten duet liryczny bohaterki i bohatera w drugim akcie, a moją ulubioną piosenką, i to jest też ciekawostka, notabene historia, która się wielokrotnie powtarzała na Broadwayu i znam to z historii teatru, z historii musicalu, że powstały dwie piosenki napisane w ostatniej chwili. Bo tak się czasami zdarza, że kiedy spektakl zostanie pokazany i się okazuje, że czegoś brakuje, bo czegoś jest za dużo, to jest normalna praktyka. Większość spektakli z Broadwayu jest wcześniej pokazywana w Chicago czy w Bostonie, bardzo często w Bostonie, czy nawet w Kalifornii. I tam się dokonuje pewnych poprawek, żeby to jak najlepiej... I nam się wydało, że brakuje piosenki dla jednej z sióstr, takiego tak. Solowego numeru. I jeszcze rozszerzyliśmy kwartet, drugi... Ja to napisałem w ostatniej chwili. I Tomek mi przysłał muzykę do tego i to był jeden z tych przypadków, kiedy ja pisałem tekst do muzyki. I śpiewa to jedna z sióstr pod koniec pierwszego aktu i to po prostu... Ona po prostu wymiata. To jest tak piękny numer, to jest mój ulubiony. Tak, to byś pamiętała. Nie wierzę w cud. Nie wierzę w cud, o. Tak. Nie wierzę w cud. Notabene uważam, że stało się coś, że wielka krzywda spotkała tą aktorkę, ponieważ tam jest tak... przepięknie śpiewa. Przepięknie śpiewa, ale tam tak szybko ta piosenka przechodzi w akcję, bo po większości utworów oni zbierają oklaski, a tam nie ma tej pauzy. Ja myślę, że musimy coś z tym zrobić. Tak, koniecznie, bo to jest reżyserem porozmawiać. Bo ona jako jedyna osoba nie dostaje oklasków. Ona mówi, że nie mogę, nie ma problemu. Że ona wie, ale należy jej się, bo to jest przepiękny utwór. Tak. I przechodząc płynnie do tego, co mamy na stole przed oczami, bo już tu padło nieraz w naszej rozmowie, że Pora Jeziora to nie jest nowość. Pora Jeziora to jest coś, co już powstało, co na deskach dla żywej, że tak powiem, publiczności miało miejsce w 2021 roku. Mamy początek 2023. No i dzieje się rzecz taka, że Pora Jeziora doczekała się płyty, doczekała się książki. I moje pytanie jest takie, bo nie wiem, czy to jest naturalny cykl, że najpierw jest musical, a na podstawie tego powstaje coś dalej, jakieś rozszerzenie, bo w moim odczuciu dzieje się odwrotnie. Jest książka i na jej podstawie powstaje musical. Jakbyście państwo mogli mi to wyjaśnić.
Ja nie zamierzałam pisać książki, ale tak się stało, że ją napisaliśmy, ponieważ uznaliśmy, że tak piękną opowieść można jeszcze raz opowiedzieć i ten format sceniczny, który jest skrótowy, można rozszerzyć o pewną narrację, pewną stylistykę. Natomiast już nagranie płyty też było takim właśnie dodatkiem. Płytę z reguły nagrywa się później. Nie, czasami się nagrywa przed. Na przykład na Broadwayu często się nagrywa przed. No właśnie o to ja chodzi, bo ja tego nie wiem, rzecz, prawda? Ja chciałem powiedzieć, że generalnie pani ma rację. To znaczy zwykle książka poprzedza. Muzyka zwykle ma jakieś tworzywo z innych dyscyplin. Jest to albo książka, albo film. Wiemy, że są musicale tak jak West Side Story, które tam aż po Szekspira sięgają. Jest zresztą wiele innych musicali opartych na Szekspirze, na dziełach Szekspira. Ale to było oryginalne libretto napisane przez Aubaine dla tego musicalu. To się też zdarza. Taki musical wymyślony od początku do końca. Książka nie zawsze towarzyszy musicalowi. Myśmy mieli takie marzenie, że są piękne ilustracje, są zdjęcia, że warto, żeby to zostało w jakiejś postaci. To jest jednak problem tej ulotności spektaklu, że można grać tak, jak to mamy w Teatrze Muzycznym Roma, że gramy na przykład spektakl przez rok, a potem on schodzi z afisza i koniec, już się go nie zobaczy więcej. Roma zawsze próbowała wydawać płyty. I to nam się zwykle udawało, żeby powstała płyta ze spektaklu. Tutaj do końca była to niewiadoma, a trzeba też pamiętać o takich prostych, przyziemnych sprawach jak budżet. Nagranie musicalu to jest najwyższy możliwy koszt. To jest tak jak nagranie opery, bo pani ma solistów, chór i orkiestrę symfoniczną. To już gorzej, drożej nie ma. No. I to się udało, dlatego że znalazły się środki na to w zeszłym roku. Książka i płyta ukazały się przed gwiazdką w grudniu. Czyli to jest też, mamy te kolejne grudnie, 20, 21, tak. 22. No i to jest coś, co nas niesamowicie ucieszyło. Notabene możemy się przyznać, że myśmy tą książkę mieli już przygotowaną, bo my liczyliśmy na to, że ona może się, że może być taka okazja, żeby ją wydać i my musimy być gotowi. I właściwie byliśmy. Aubaine napisała książkę, przetworzyła swoje libretto na opowieść, a ona po prostu zawiera moje piosenki, więc tutaj mój wkład był minimalny, to już było. Nie, no ja się nie zgadzam, że twój wkład był minimalny. Zawsze umniejsza swój wkład, co jest akurat nieprawdą. To znaczy, ja pisząc libretto, to też nie jest tak, że się siedzi samemu i z nikim się nie konsultuje. Być może są tacy wielcy twórcy. A ja zawsze potrzebuję Daniela spojrzenia scenicznego na to, co ja napisałam. No to się wiąże może z moim doświadczeniem. Miałem to szczęście, że przetłumaczyłem wiele najlepszych musicali w historii, takich właśnie jak Upór w operze, czy Les Misérables, czy szereg innych tytułów. I to mnie nauczyło formy. Muzyka ma specyficzną formę. To trzeba pamiętać o pewnych rzeczach po prostu. Ma swoją budowę, swoją konstrukcję. I tutaj bardzo szybko się z tym porozumieliśmy. Tak. I też udało się moje doświadczenie z książek też przekuć, ponieważ ja zawsze jestem zdania, że w każdej książce musi być ten punkt kulminacyjny i to zakończenie takie, które rzeczywiście wszystko wyjaśnia, rozładowuje całą atmosferę i daje człowiekowi albo pytania, albo ten happy end, albo jakieś takie spoiwo. I tutaj też żeśmy tak zapanowali nad tą formą, że wszystko było. Fenomenalną wyobraźnię, o czym wiedzą wszyscy czytelnicy jej książek. Przez stulecie winny te sploty akcji, pokolenia, mnogość postaci. No tak pisze wszystkie swoje rzeczy. Ja to podziwiam. Moje jakby talenta są zupełnie gdzie indziej, gdzieś tam na boku tego głównego tworzywa, jak już to powiedzieliśmy. No Daniel z kolei tak pięknie potrafi napisać piosenki. W kilku słowach piosenki, zawrzeć takie emocje. Piosenki mają różną rolę w spektaklu. Które ja bym musiała na trzech stronach opisać. Tak, piosenki są rodzajem syntezy. Albo czasami posuwają akcję do przodu, ale częściej są jakimś komentarzem. Dowiadujemy się na przykład o życiu wewnętrznym bohatera, co nie może paść w tekście albo w rozmowie. I piosenki taką rolę odgrywają w musicalu. I tam nie jest ich tak bardzo dużo tak naprawdę, bo mieliśmy 12 piosenek, powstały jeszcze dwie. Jeszcze dwie, tak. Natomiast narodziły się przy okazji tworzenia tego ze strony Tomka Szymusia, narodziły się fantastyczne sekwencje instrumentalne. Mieliśmy zespół taneczny, Pryzmatki, o którym Aubaine wspominała. I to się wszystko bardzo, bardzo przydało i się tak bardzo rozrosło. No i forma też tego była taka niby, dwa akty, ale niezbyt długie. Takie właśnie widowisko familijne i tutaj trzeba też dobrze zdefiniować widowisko familijne. To nie jest spektakl dla dzieci. Widowisko familijne, takie jak Królew na przykład słynny na Zachodzie, to jest spektakl dla każdego. Czyli tam dziecko się, znaczy i dorosły, i dziecko mają taką samą przyjemność z oglądania. I to jest tego rodzaju spektakl. To się udało. Tak.
pewnie się Państwo ze mną zgodzicie, że to nie może zastąpić spektaklu. To może być uzupełnieniem, przynajmniej tak zakładam, że tak jest. Ale skoro już mamy płytę i mamy książkę, to jak Państwo rekomendujecie jako twórcy tego dzieła? Najpierw płyta i książka, później wycieczka do Filharmonii, czy odwrotnie? Dowolnie. Ponieważ no, spektakle wrócą, jeśli wrócą w latem, mamy taką obietnicę ze strony nowego dyrektora, że będą wracały w grudniu, w każdym roku, że to już będzie taka miejscowa tradycja. No i takie są też oczekiwania publiczności. Tak, takie są też oczekiwania publiczności. Więc póki czekamy na ten spektakl, zapraszamy do czytania książki i słuchania płyty. A kiedy tylko spektakl będzie, zapraszamy do Olsztyna, albo być może się uda, żeby w innych miastach, na przykład w Pruszkowie, też porę jeziora pokazać. Ale też to, co powiedziała Bena, jest ciekawe, bo mówi o tym jako o zachęcie do obejrzenia spektaklu. Zwykle jest, nie, zazwyczaj jest odwrotnie. Mówi się o płycie, mówi o teatrach Londynu czy Nowego Jorku, że płyta jest pamiątką ze spektaklu. Więc każdy, kto zobaczył, obejrzał spektakl i wyjdzie z teatru z płytą kupioną, czy to będzie miał to déjà vu, będą wspomnienia wracały, będzie te obrazy. Mhm. Tak. Ale w drugą stronę to może działać równie dobrze, bo to jest właśnie zachęta. Kiedy ta piękna muzyka wybrzmi, będzie się chciało zobaczyć, jak to wyglądało naprawdę na scenie. I czy to jest zgodne z wyobrażeniem, bo wtedy uruchamiamy wyobraźnię, prawda? Tak, to tak jak z ekranizacją książki, że każdy ma swój typ, natomiast potem warto zobaczyć, co wymyślili inni bardziej doświadczeni. A z czym widz, odbiorca wychodzi, z jaką refleksją, z jakimi odczuciami, jeżeli chodzi o porę jeziora? No, mamy nadzieję, że z taką, że jest sprawiedliwość i miłość na świecie i nadzieję zawsze warto mieć. A ja myślę, że to była taka jeszcze ukryta intencja, o której Obena nie powie wprost, więc ja to zrobię. Może wyjść z taką refleksją, że miłość jest ważniejsza niż pieniądze. O, tak. A co Państwo dla siebie wyciągnęliście z tworzenia pory jeziora? Że warto być w zgodzie ze sobą, że warto współpracować z ludźmi, którzy podobnie myślą i czują, mają podobny poziom wrażliwości i nie boją się ryzykować. Trzeba pamiętać też, że musical, każde przedstawienie teatralne, to muzyczne szczególnie, jest zawsze pracą zbiorową. Musicale nie powstają w ten sposób, że ktoś sobie pisze i do szuflady. Więc tutaj było libretto, były słowa, był kompozytor. I my też wynieśliśmy z tego taką lekcję, myślę, że bardzo fajną na przyszłość, że nam się to udało. Że bardzo dobrze wyszło, że tworzymy pewien potencjał, że żadne z nas nie zrobiłoby tego samodzielnie, ale kiedy się spotkamy w trójkę, możemy robić kolejne rzeczy tego typu i już to się dzieje. Już to się dzieje, tak. Pani Obena, no, ekranizacja książki, no to jest spełnienie marzeń, myślę, no, wielu pisarzy, tak. Ale no, wyczytałam, że Pani marzeniem było właśnie napisanie sztuki teatralnej, musicalu właśnie. To prawda. No i jedno i drugie spełnione. I co dalej? Co dalej? Dalej bym chciała, żeby następny musical, który też powstaje w tym samym zespole. Czy już coś jest roboczo? Tak, już pracujemy, proszę bardzo. Możemy powiedzieć, bo już oficjalnie zostało to ogłoszone. Na fali sukcesu Pory Jeziora zaproponowano nam napisanie musicalu o Koperniku. Mamy rok kopernikański, więc jest powód, bardzo poważny, nie tylko pretekst, żeby o Koperniku napisać. Już powstało libretto, teraz powstają piosenki, Tomasz Szymuś pisze muzykę. I to właśnie dokładnie teraz, kiedy o tym mówimy. Ostatni raz rozmawialiśmy z Tomkiem dzisiaj. Ja, bo on tworzy muzykę. Ja piszę piosenki, nie mam jeszcze wszystkich. Natomiast warto może też powiedzieć, że producentem tego widowiska będzie Opera Krakowska. Że planujemy premierę na dziedzińcu we Fromborku, w miejscu, w którym Kopernik spędził większą część życia i dokonał najważniejszych odkryć. Wspaniałe miejsce, więc to będzie taka premiera plenerowa. Myślimy o maju już nawet, tak. A potem po wakacjach spektakl wejdzie do repertuaru Opery Krakowskiej. Już się przygotowujemy do castingów. A Obena, która zawsze była dobrą i pilną uczennicą, już dawno napisała libretto. My z Tomkiem byliśmy zajęci cały czas jeszcze innymi rzeczami. Ja musiałem przetłumaczyć dwa musicale na jesieni. Teraz zrobię już tylko Kopernika. Świetnie mi się pracuje. I to jest taki rodzaj właśnie takiej synergii, że właściwie wszystko, co ja piszę do tego spektaklu, wypływa z libretta.
To nie są rzeczy znikąd, to tu jest ta inspiracja. A potem Tomek dostaje te teksty, które już mają swoje umiejscowienie. Wiemy, kto je śpiewa, wiemy, jaki jest charakter sceny, wiemy, jaki charakter ma mieć muzyka, rozmawiamy o tym. Ja się przyznam, że ja 2 dni temu napisałem rock'n'rolla. Mówię o słowach. Dlatego, że to jest taki spektakl, który ma być bardzo nowoczesny. Tam jest bardzo opowiedziana w sposób tradycyjny historia. Jest to historia Kopernika, od jego młodych lat do publikacji jego największego dzieła. Ale właśnie bardzo ważne jest dla nas to, że ten szkielet jest taki solidny i my teraz możemy... I bardzo tradycyjny. Taki. My, czyli realizatorzy, możemy sobie trochę na tym poszaleć. Mamy już pierwsze projekty scenografii. Grzesia Policińskiego, która zapowiada się fantastycznie. Pięknie i nowocześnie, tak. Zorganizowaliśmy wokół tego projektu właściwie najlepszych ludzi w Polsce. Kuba Szydłowski, reżyser, Kasia Zielonka i Jarek Staniek będą choreografię robić do tego. No, wspomniałem już o Grzesiu Policińskim, scenografia i światła pewnie, bo on zawsze robi jedno i drugie. I no i szykuje się naprawdę wydarzenie. Ja czuję coraz większą rosnącą presję, że czas płynie, a nawet jeśli nie mamy wszystkich piosenek. Ale pociesza mnie to, że Tomek jeszcze jest te 2 okrążenia za mną z muzyką. A ja, ponieważ mam ich, nie czuję żadnej presji, tylko samą radość. Tak. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że to będzie... Opera Krakowska, koniec września, będzie premiera. Mamy nadzieję, że to będzie wydarzenie. No brzmi bardzo ciekawie. Zaszaliście Państwo. Tak. Żeby takie wydarzenie mieć wokół swojego życia, ponieważ był naprawdę niezwykłą postacią, osobowością. I my o Koperniku bardzo mało wiemy, a warto o nim wiedzieć więcej. Powinien z tego pomnika i z tego pieniądza po prostu zejść. No cudownie wiedzieć, że tak naprawdę ta Państwa współpraca jeszcze się będzie przejawiać w innych sztukach i że to będzie związane właśnie z taką postacią jak Kopernik, która jest warta właśnie w tym roku podkreślenia. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Państwa zachęcam do śledzenia zarówno ścieżki pani Aubeny Grabowskiej, jak i pana Daniela Wyszogrodzkiego, razem i osobno. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych wydań Kulturalnego Bloku Lokalnego.